Dzień dobry kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A ponieważ jest to pierwszy film w nowym roku, dlatego chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Życzyć Wam dużo zdrowia, bo to najważniejsze, dużo miłości, radości. I gdzieś ostatnio usłyszałam takie słowa, że zawsze sobie życzymy, żeby ten nowy rok był lepszy, a powinniśmy sobie życzyć, żebyśmy to my byli lepsi. Coś w tym jest. Tak mi te słowa chodzą po głowie, dlatego i sobie, i Wam życzę tego, abyśmy byli po prostu lepsi. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego filmu, to chciałabym jeszcze z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowić Kasię. Pozdrowić i podziękować Kasi, ponieważ Kasia przed świętami zrobiła mi bardzo miłą niespodziankę. Dostałam od niej prezent. Już Wam pokazuję, co to za prezent. Prezent stoi tutaj. Słuchajcie, jest to ręcznie zdobiona bombka. Wykonane jest wszystko przez Kasię. Bombka już przejęła moja córka. Całe szczęście, że zgodziła się, żeby ją powiesić, bo już się bałam, że po prostu coś się z nią może złego zadziać, ale wisi sobie w bezpiecznym miejscu, na bezpiecznej wysokości, odległości od jej małych rączek. Jest naprawdę śliczna. Trochę mi tutaj odbija światło, ale mam nadzieję, że to dobrze widać. I dostaliśmy również taką piękną, zdobioną świecę. No coś pięknego. Ja jej jeszcze nie odpaliłam, bo jest mi szkoda. Jeszcze nie skończyłam. Poczekaj chwilę. No właśnie, dobija się już moja córka. Więc ja jej nie odpaliłam, bo jest mi szkoda. Ona tak ślicznie wygląda, więc stoi sobie na razie na półce i tutaj cieszy nas wszystkich. Kasieńko, ja jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że w ogóle o mnie pomyślałaś, że poświęciłaś czas na wykonanie tutaj tych piękności. Naprawdę jest mi bardzo miło. Powiem Wam, że takie sytuacje, takie zdarzenia, takie niespodzianki naprawdę tak wypełniają serce takim ciepłem. No dobra, muszę kończyć, bo już moja córka się dobija. Zapraszam na resztę filmu. No dobrze, jak tutaj widzicie, zebrałam troszeczkę roślin i postanowiłam, że jako pierwszy noworoczny film pokażę Wam rośliny, które są moimi ulubieńcami minionego roku. Nie będą to ulubieńcy miesiąca, będą to ulubieńcy minionego roku. Wybrałam rośliny, które są ze mną ponad rok, a niektóre są nawet kilkanaście lat, dlatego są to roślinki, które już zdążyłam bardzo dobrze poznać. No i ponieważ już zaczęłam od tych kilkunastu lat, to tą rośliną jest właśnie to Epipremnum. Takie zwyczajne, w sumie nic specjalnego, ale powiem Wam, że jest ze mną naprawdę strasznie długo i o ile nie zrobię czegoś takiego, że już nie uda mi się uratować tej rośliny, to chciałabym, żeby jednak była ze mną zawsze. Trafił mi się egzemplarz naprawdę mało wymagający. Ona wisi. Ta roślinka wisi sobie w kuchni. Tam mam okno wschodnie. Nie dociera do niej żadne słońce. Wisi prawie 2 metry od okna. Więc można powiedzieć, że ma tam naprawdę no, średnie te warunki, jak dla takiej rośliny. Natomiast wybarwia się przepięknie. Zaraz Wam tutaj pokażę, tu mam taki jeden liść, który jest brzydki, bo ja oczywiście zdarzyło mi się już kilka razy ją przesuszyć, trochę za mocno podlałam i taka była reakcja. To był liść, gdzie ta część była naprawdę całkiem biała, no i niestety najbardziej ucierpiała to moje przesuszenie, ale zobaczcie, jak ona się wybarwia. Jest naprawdę daleko od okna, a mimo wszystko nie kaprysi. I te liście naprawdę są śliczne. Ja ją już kilka razy ukorzeniłam od zera, bo zdarzyło mi się dość mocno przesuszyć. W ogóle te pędy były łyse. Ja ją tnę, ukorzeniam, sadzę od nowa, zagęszczam, także robię z nią cudawianki. I ona cały czas jest taka ładna i powiem Wam, że naprawdę
Czasem możemy skakać koło tej rośliny, starać się, dawać jej najlepsze warunki, a jej i tak coś nie pasuje. Natomiast jak traficie na egzemplarz, tak jak na przykład ja, ten, to ona mimo tego, że warunki ma średnie, to naprawdę ślicznie się wybarwia i nie sprawia żadnych problemów. Także takie to oto niby zwyczajne epi, a ja je bardzo lubię i chciałabym, żeby było ze mną już zawsze, więc będę się starać, żeby go, o zobaczcie na przykład tutaj, żeby go jakoś doszczętnie nie zasuszyć, żeby gdzieś tam zawsze była możliwość jego ukorzenienia i rozmnożenia. No dobra, może przejdźmy tutaj. Tutaj mam łosierogi. To jest też jedna z moich ulubionych roślin, która jest ze mną już jakiś 2-2,5 roku. Ona zaraz idzie pod prysznic. Nigdy nie czyszczę jej sama, bo nie wiem, czy to już jest kurz, czy to jeszcze jest ten meszek, ten kutner, który ona na sobie ma, więc najbezpieczniej po prostu wrzucam ją z całą tą makramą pod wodę. Tam ona po prostu sobie troszeczkę okapie, wieszam z powrotem i jest, i cieszy. I powiem Wam, że też ją bardzo, bardzo, bardzo lubię. Jest to egzemplarz, który jest u mnie, mówiłam już, ponad 2 lata. Kupiona jako malutka roślinka, bardzo ładnie się rozrasta, wisi w oknie wschodnim. Mógł być jeszcze ładniejszy, ale oczywiście nauczymy się na własnych błędach. Przesadziłam teraz do podłoża, wcześniej było w podłożu dla paproci, zwykłego podłoża dla paproci. Powiem Wam, że być może to kwestia przyzwyczajenia, ale jakoś lepiej mi się uprawiało tą roślinę w tym podłożu dla paproci. Teraz wymieszałam je z podłożem, tak chyba pół na pół, do sorczyków. Też jest ok, tylko że przyzwyczaiłam się do tamtego systemu podlewania. Teraz musiałam to jednak zmienić, bo to podłoże szybciej przesycha. Jak widzicie, ona jest lekko klapnięta, ale zaraz jak trafi pod prysznic, to już będzie wszystko ok. Mam drugą taką malutką sadzonkę, którą kupiłam, żeby ją poprowadzić na desce, ale stwierdziłam, że wstrzymam się z tymi zabiegami do wiosny. Do wiosny i co? I zdarzyło mi się tak mocno przesuszyć, że po prostu te młode liście to były, no one wisiały tak po prostu i wyobraźcie sobie, że ona po podlaniu jednak zebrała się i żyje dalej. Nawet te listeczki, dosłownie chyba jeden tylko musiałam wyrzucić, no nawet te malutkie, młode listki po prostu nabrały wigoru i jest, i ma się dobrze, także bardzo się cieszę. Te liście już, zobaczcie, zaczynają nabierać tych swoich takich łosich kształtów, więc mam nadzieję, że dalsze lata przed nami. Tutaj już paluchem dotknęłam, także uważajcie, bo naprawdę ten meszek można bardzo łatwo uszkodzić, więc najbezpieczniej, najlepiej wrzucić ją po prostu do wanny, zrobić prysznic, niech sobie obcieknie i tyle. Nie wycierać jej jakimiś ściereczkami czy czymś innym. Dobrze, kolejną roślinką jest oczywiście moja królowa hoja. Hoja Crimson Queen, która jest jeszcze mokra, bo właśnie była pod prysznicem również. No cóż, mogę Wam dużo mówić. No jest u mnie... no to ta roślina nie jest cały rok, ale już prawie. Myślę, że może miesiąc i będzie cały rok, dlatego ją tutaj dałam. Ale ona naprawdę kwitła mi kilka razy w ciągu roku. Żadnych problemów z nią nie ma. Jest przesadzona tam. Mogliście zobaczyć, troszkę się namęczyłam z jej przesadzeniem przez tą obręcz. Ale jest przesadzona, jest wszystko ok. Tam jednego żółtego liścia znalazłam, którego później gdzieś tam ciachnę. Ale na razie niech ona tutaj przeschnie, troszeczkę złapie słońca, bo dzisiaj jest słoneczny, fajny dzień. I fajna, ja ją bardzo lubię tą hoję, jest naprawdę bezproblemowa. Ja nie jestem jakąś wielką fanką hoi, mam ich kilka i chyba najbardziej lubię właśnie tą Crimson Queen, Tricolor, Australis Lisse. I mam zwykłą karnosę, to jest taka karnosa, którą sobie tam ukorzeniam od maleńkiej roślinki, od maleńkiej szczepki. I miałam Australis, ale tak, jest u moich rodziców i to wszystko. I w sumie powiem Wam, że te hoje, które najbardziej mi się podobają, mam, są to te wszystkie właśnie takie, które się wybarwiają. No i chyba na nich poprzestanę, że tak powiem. Bo nie wiem, no chociażby z braku miejsca, a po prostu te jakoś tak najbardziej do mnie przemawiają. Dobra, przejdźmy dalej. I tutaj, słuchajcie, troszeczkę jest może zastawione, ale nie myślę, że widać. Filodendron Bilietier, który jest już ze mną, no ponad rok będzie teraz. No i jest
naprawdę fantastyczną, cudowną rośliną. Jest prezentem, jak pewnie niektórzy pamiętają. I tak, dostał palik. Dostał palik, ponieważ już wszelkie małe podpory, spróbuję może go trochę odwrócić, może się uda, żeby był lepiej widoczny. Wszystkie podpory, jakieś drabinki już po prostu przestały działać. Bałam się, że po prostu on się w pewnym momencie złamie, więc dostał palik taki spory. Tutaj przyszedł z takimi maleńkimi liśćmi, jakie tutaj możecie zobaczyć. Zobaczcie, to jest taki maleńki liść. Tutaj zaczął mi już wypuszczać duże liście. No i niestety muszę go doświetlać, bo on cały czas mi tutaj produkuje liście, a musiałam go przestawić. O, tutaj widzicie najnowszy liść. I tutaj już widzę, że idzie kolejny. Teraz go jeszcze tutaj nie widać tak dobrze, ale idzie, wierzcie mi na słowo. Niestety musiałam go zabrać z okna, ponieważ już zrobił się tak duży, rozłożysty, że no zajmuje mi tam za dużo miejsca. No i muszę go doświetlać, bo widać różnicę. Zobaczcie, ten liść, a ten liść. No, myślę, że to jest dwa razy, ten jest dwa razy taki, więc ilość światła jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Roślina zupełnie bezproblemowa, ona stała wśród wciornastków i nic, po prostu ani jednego nie złapała. No naprawdę żadnych problemów, po prostu ja podlewam, ona sobie rośnie i jest fajnie. Także takich roślin Wam życzę w tym roku, takich, które nie sprawiają żadnych problemów, a tylko dają dużo, dużo radości. No i ostatnią rośliną, którą zdecydowałam się Wam przynieść tutaj i tak tam sobie stoi nieśmiało z tyłu, jest to moje anturium, anturium clarinervium, które, z którym, jak wiecie, walczę od samego początku. Ono nie wygląda zbyt pięknie, chociaż ten liść tutaj robi wrażenie, bo to jest liść, który jest w miarę... Ja myślę, że on już jest taki dorosły, bo on już raczej się nie powiększa. Z tyłu są dwa takie liście, które są, tak jak już Wam parę razy mówiłam, moją wycinanką mówicką, czyli są wyciachane ze wszystkich stron, ponieważ ja z tą rośliną mam od samego początku problem. A o, tutaj jest drugi. Słuchajcie, byłby jeszcze jeden liść, natomiast ta roślinka kwitła i ja jej pozwoliłam dość długo kwitnąć, bo pokusiłam się o zebranie pyłku. To w ogóle jest... sama się sobie dziwię, bo do niedawna jeszcze anturium to było w ogóle dla mnie jakieś strasznie wymagające, ciężkie w uprawie. Natomiast już teraz troszeczkę się z nimi oswoiłam i naprawdę gdzieś tam, słuchajcie, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak już nam coś idzie, to próbujemy dalej i dalej. Więc pokusiłam się o ten pyłek. Wycięłam teraz już ten kwiatostan, więc czekam na nowy liść. Mam nadzieję, że niedługo się pojawi. No słuchajcie, ja zawsze myślałam, że ta roślina ma problem z jakimś grzybem, bo ona wiecznie miała żółte liście, żółto-brązowe, w ogóle te brzegi, wiecznie po prostu jakiś problem. No ale z czasem okazało się, że po prostu trafiłam na taki felerny egzemplarz z jakimiś problemami. Co wiem też od Was, bo też macie takie sytuacje, dwa anturia w tych samych warunkach, jedno rośnie pięknie, a drugim jest odwieczny problem. I ja myślałam, że to anturium ma cały czas jakiś problem z grzybem, a tu się okazało, że ono po prostu ma jakąś, nie wiem, bakterię czy coś takiego, więc zasięgnęłam porady mądrzejszych od siebie. Robię mu opryski chyba od 2 miesięcy. Takie regularne i powiem Wam, że tych żółtych plam, żebym tego nie wypowiedziała, tylko w złą godzinę, tych żółtych zmian na liściach na razie nie widzę. Więc mam nadzieję, że tak pozostanie, że w końcu ta roślina po prostu odżyje i będzie, no będzie po prostu cieszyć tymi swoimi liśćmi, bo jest przepiękna i ja od początku takiej swojej przygody z roślinami gdzieś ją zawsze podziwiałam, natomiast nigdy nie miałam odwagi jej kupić. I kiedy się w końcu odważyłam, przez jakiś czas było dobrze, a później to była cały czas walka, walka i walka, i jeszcze raz walka. No i w końcu, słuchajcie, no być może się uda i wyjdziemy na prostą. Bardzo bym chciała, naprawdę, bardzo, bardzo bym chciała. No dobrze, słuchajcie, tych roślin byłoby tutaj dużo, dużo więcej, ale no one nie są ze mną aż tak długo, więc stwierdziłam, że nie, że skoncentruję się tylko na tych właśnie co najmniej rok, które u mnie są, a naprawdę chojka jest najmłodsza, rok będzie chyba za miesiąc, może za dwa, później filek, ale już też ma ponad rok. No Epi to już w ogóle nie będę tutaj o nim dużo mówić. Może nie widać go tutaj tak dobrze w tym koszu,
Fajniej wygląda jak wisi, ale chciałam Wam po prostu pokazać, jak wyglądają te liście, mimo tego, że ta roślina naprawdę warunki ma średnie, powiedziałabym, a radzi sobie naprawdę idealnie. Także to jest taka moja piątka minionego roku. Mam nadzieję, że ukaże się pod koniec stycznia film z ulubieńcami stycznia właśnie, ponieważ no jest tych roślin trochę, które chciałabym Wam pokazać. Jest parę umarlaków, niestety. Jest parę takich roślin, które jestem w trakcie ratowania. I w ogóle największa katastrofa i roślina, która powinna tutaj być, ja bardzo chciałam Wam ją pokazać, ale niestety. Moja Raphidophora tetrasperma, która była naprawdę wielgachną rośliną, którą sobie rozmnożyłam od takiej maleńkiej sadzonki, która miała już taki wielgachny palik i słuchajcie, po prostu przelałam ją, po prostu ją przelałam i tutaj możecie zobaczyć kawałeczek, który ukorzenia, taki marny. Reszta jest wisi nad moją głową w takim słoiku z wodą i próbuję ukorzenić, uratować tą roślinę. Wszystkie korzenie zgniły. To była moja największa drama tego minionego roku. Po prostu no, serce mnie bolało, jak patrzyłam na tę roślinę, którą wyhodowałam naprawdę od maleńkości i była już taka piękna, więc to jest najgorszy ból, kiedy już mamy tą roślinę. Ona jest taka duża, ładna i wystarczy no, jeden błąd i normalnie wszystko się posypało. No ale nic, walczę. Mam nadzieję, że uda mi się uratować. Jeżeli się nie uda, to chociaż mam tutaj ten jeden taki pęd, który już widzę, że zaczyna puszczać korzenie. No ale takich pędów tutaj było mnóstwo. Ona ją cięłam, ona rosła, po prostu 2 liście miesięcznie wychodziły. Ja sobie nawet tak kiedyś przeliczyłam, więc to naprawdę demon prędkości. No ale niestety, no zdarzyło się. Także myślę, że zdarza się najlepszym. Słuchajcie, no to chyba tyle. Dajcie mi znać, czym Wy macie może jakieś takie rośliny, które skradły Wasze serce w minionym roku i których nie wymienilibyście na żadne inne. To jest to taka moja ulubiona piątka. Ale tak jak mówię, roślin, które są ze mną dość długo. Natomiast takich świeżaków, że tak powiem, czyli rośliny, które są krócej, też jest sporo. Ale to będę Wam pokazywać je na bieżąco. Także dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność przez ten miniony rok i mam nadzieję, że będziecie ze mną nadal. Życzę Wam jeszcze raz dużo zdrówka, trzymajcie się cieplutko i do następnego. Pa, pa!